domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie, niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz! Domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie, niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz! ...21 lutego 2023 roku. Ważny moment dla narodu polskiego. Dajemy odpór waspowskiej, zmasowanej akcji propagandowej wybranego w wątpliwych co do uczciwości wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Bidena, wizytującego Ukrainę i Polskę, perfidnie w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wkręcającego Polskę i Ukrainę w przegraną wojnę nuklearną z Rosją. Panu Joe Bidenowi nie chodzi o osłabienie Rosji, lecz o zniszczenie konkurencji Chin, Słowian, Indii, Iranu, Brazylii. Lista jest długa i my na niej jesteśmy. Tego dnia również sprzeciwiamy się i potępiamy hańbiące Polaków, niedemokratyczne, kompromitujące stanowisko rządu warszawskiego, który nas niegodziwie okradł na rzecz sfinansowania obłąkanych planów waspowskich. W roku 2016 politycy i wojskowi usytuowani przy Jarosławie Kaczyńskim zawarli niekorzystną dla polskiego interesu narodowego umowę ze stroną ukraińską, reprezentowaną przez oligarchów wojskowych i polityków zblatowanych z waspami. Umówili się, że polskie mienie militarne i cywilne zostanie przekazane Ukraińcom w skali olbrzymiej i godzącej w polski interes narodowy poza kontrolą wyborczą i debatą przed polską opinią publiczną. Umowa została opublikowana po 3 latach w Monitorze Polskim, ale tak, żeby jej sensu Polacy nie poznali. Tak, aby nas nikt nie ostrzegł. Tak, aby zachęcić Ukraińców do bratobójczej wojny z drugim narodem słowiańskim. Polityczną winę za to oszustwo ponosi Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa, i Andrzej Duda, prezydent Polski. Wraz z nimi gra cała orkiestra ludzi, którzy za nic mają bezpieczeństwo i dobrobyt Polaków, którzy widzą swoją przyszłość w nowym państwie ukropolin zbudowanym po traumie nuklearnego Armagedonu na gruzach Ukrainy, Polski, Białorusi. Jednym z pierwszych akordów tej antypolskiej orkiestry było namawianie polskich patriotów i katolików do głosowania na Andrzeja Dudę w roku 2015 przez reżysera Grzegorza Brauna, który został potem nagrodzony za swoją rolę stanowiskiem posła w pseudoopozycyjnej wobec waspów formacji mamiącej dotąd polskich patriotów. Oparł się temu waspowskiemu chórowi złych skutecznie dopiero Wojciech Olszański, Aleksander Jabłonowski, w swojej propagandowej szarży przez Polskę, która go kosztowała więzienia i prześladowania. Dzisiaj, 21 lutego 2023 roku, my, koledzy Dmowskiego i kamraci Jabłonowskiego, spotykamy się pod Urzędem Rady Ministrów w godzinach 14-18 i w formie pikiety domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie,
niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz! Domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie, niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz! Będziemy mieli również formę centrum prasowego, w którym wyrazimy wiele wątków naszego polskiego stanowiska. Damy się wypowiedzieć wielu polskim mówcom, patriotom, ekspertom, zasłużonym działaczom. Swoją obecność zapowiedzieli pani doktor Jadwiga Sokołowska, major polskich drużyn strzeleckich, szefowa koła warszawskiego Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego, Romana. Polska prawniczka pani Jolanta Duda, działaczka polonijna, ekonomistka. Jorgen Hintz, Prusak, Stronnictwo Narodowe, Pasłęk. Władysław Czekan, Stronnictwo Narodowe, Wileńszczyzna. Czerwony Korsarz z Gdańska, Sławomir Ziembiński, Pierwsza Solidarność, Fundacja Sławpol, kontradmirał morskich drużyn strzeleckich. Sierżant Sławomir Wilczyński, Starchomina, Polska Narodowa Stacja Telewizyjna. Przez łącze telefoniczne będziemy się również łączyć z Ludwikiem Wasiakiem, z Piotrem Rybakiem, z Marcinem Osadowskim, z Krzysztofem Adamkiem, z Aliną Orłowską i innymi dzielnymi Polakami, kamratami, narodowcami, patriotami, osobami szlachetnymi i zaangażowanymi. Słowo wieńczące wypowie dr Marek Czarniaski z Białegostoku. W sprawach organizacyjnych proszę się zgłaszać na telefony podane przy tym materiale telewizyjnym w internecie. Wieczorem o godzinie 19 w kościele na Woli odprawiona będzie msza święta za duszę naszego kamrata, pana doktora Piotra Wojciechowskiego, majora Wojska Polskiego, wybitnego polskiego lekarza wspierającego narodową sprawę, lidera bydgoskich kamratów, współpracownika Wojciecha Olszańskiego. Informuje o tym Sylwester Szymański. Szczegóły drogą organizacyjną i w komentarzach pod tym materiałem w internecie. Dla Telewizji Narodowej, Polskiej Narodowej Stacji Telewizyjnej i NPTV mówił Eugeniusz Sendecki. Domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie, niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz! Domagamy się dymisji skompromitowanego rządu warszawskiego. Za oszustwo antypolskie, niesława, potępienie, trwałe odsunięcie od polityki państwowej. Precz!